Dzisiejsza konferencja to jest kolejny przejaw bardzo dobrej współpracy między Polską a Norwegią, a przede wszystkim bardzo dobry przykład wykorzystania funduszy norweskiego mechanizmu finansowego. Oczywiście nie jest to jedyny przykład wykorzystania tych środków, one są bardzo szeroko wykorzystywane w działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które jest operatorem programu w zakresie współpracy Schengen, współpracy w zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Mogę powiedzieć, że w obszarze Schengen mamy bardzo duże osiągnięcia. Bardzo dużo środków przekazaliśmy na wzmocnienie granicy, na poprawę systemów granicznych, ale dzisiaj mówimy o handlu ludźmi. To jest zjawisko okrutne, to jest zjawisko, które należy zwalczać, to jest zjawisko, które niestety rośnie. Tak jak było przed chwilą mówione na konferencji, zmienia się też charakter tego zjawiska, bo o ile 10 lat temu mowa była głównie o wykorzystywaniu seksualnym ofiar, teraz coraz bardziej mówimy o na przykład przymusowej pracy i wykorzystywaniu ofiar do pracy. I chcielibyśmy, aby Polska i Norwegia, które są stronami konwencji Rady Europy o zwalczaniu handlu ludźmi, które aktywnie w tym zakresie współpracują, dawały właśnie przykład takiej współpracy. Stąd ta konferencja. Myślę, że przyniesie naprawdę dobre rezultaty, bo jest to wymiana opinii między fachowcami. Tu nie ma ludzi przypadkowych, tu są eksperci, którzy mają porozmawiać i zastanowić się, co można robić lepiej. Ale oczywiście to nie są wszystkie planowane sposoby wykorzystywania środków norweskich dla walki z handlem ludźmi czy pomocy ofiar. Chcielibyśmy z tych pieniędzy stworzyć regionalne centra pomocy ofiarom handlu ludźmi w Polsce, przeprowadzić szkolenia, a także przeprowadzić szeroką kampanię informacyjną, którą poprzedzilibyśmy badaniami opinii publicznej na temat stanu świadomości ludzi odnośnie handlu ludźmi, zagrożeń, tego, kto może stać się ofiarą, jak nie stać się ofiarą. No to jest szerokie spektrum pytań, które chcielibyśmy zadać i na bazie wyników tych badań chcielibyśmy przeprowadzić naprawdę szeroką kampanię informacyjną i myślę, że to będą kolejne dobre przykłady naszej współpracy i dobrego wykorzystania środków.